państwa, po mojej prawej Karolina Szubek, po mojej lewej Weronika Kościółek, LKS Technik Łuczyce. Serwuje Szubek, 0-0, gra. Witamy po przerwie. Ze mną jest teraz Janek Wolańczyk. Tak jest, witam państwa ponownie już po raz któryś, dzisiaj, wczoraj. Po wywiadach. Po wywiadach, tak jest, tak jest. Brawo, brawo. Ojejku, dziękuję bardzo. Jak tam? Przyjemnie bardzo. Nie, lepiej przepytywać, czy być przepytywanym? I to jest dla mnie przyjemnością, więc... Czyli jakbyś do lustra gadał, to właściwie byś super, miał dwa w jednym. Ojejku, ale to bym był w siódmym niebie. No, jest to jakaś metoda chyba, nie? No, to ciekawe, czy tacy już naprawdę zawodowi dziennikarze rozmawiają, ćwiczą przed lustrem. Możliwe, że tak jest. No zapewne. No i co, my mamy przed sobą pojedynek... Dziewcząt, jest to singiel grupy B, bo w singlu dziewcząt mieliśmy też dwie kategorie, jak gdyby, czy tam podkategorie. Tak. Singiel A, gdzie widzieliśmy już pojedynki o najwyższe laury w tym turnieju, ale mamy też kategorię singla B, gdzie dziewczyny grają. No jakby o zwycięstwo w tej drugiej podkategorii, tam jest grupa pięcioosobowa, wszystkie grają każda z każdym i tu mamy pojedynek między Weroniką Kościółek a Karoliną Szubert. Tak jest. To zawodniczka Karolina Szubert, jak już żeśmy wcześniej wspominali, to nie jest jej kategoria, ona jest w kategorii juniora młodszego, tam rozgrywa właśnie swoje normalne, że tak mogę to ująć, pojedynki, turnieje. Tutaj ogrywa się ze starszymi zawodniczkami, co jest bardzo dobre, bo takie ogrywanie się jest ważne potem. Ono skutkuje, że lepiej jej się gra i łatwiej w swojej kategorii wiekowej. A Karolina Szubert to ma przynależność klubową jaką teraz? Chyba jest bezklubowa. Bo jest bezklubowa. Jest bezklubowa. Właśnie, jest tak bezklubowa. Z kolei Weronika Kościółek reprezentuje wielce zasłużony klub w naszym kraju, jakim jest LKS Technik Głubczyce. Z którego wywodzi się sam Przemysław Przemek Wacha. Wacha, tak, to jest Głubczyc. No i wielu badmintonistów tak czołowych polskich też stamtąd się wywodzi. No i my mamy w tym momencie wynik 8-6. Karolinka, pomimo tego, że to nie jest jej kategoria, naprawdę sobie daje radę. No tak, różnica między nimi jest 2 lat, bo Karolina jest 2001, jeżeli dobrze pamiętam, a Weronika jest 99, także no. W tym wieku to sporo. Mm-hmm, tak, to jest racja. Tutaj widzimy, że wynik wcale nie odzwierciedla wieku, ponieważ Karolinka wygrywa tutaj 4 punktami, to jest bardzo dobrze. Za Karolinką tutaj widać trenera Mateusza Szydłowskiego, który opiekuje się już nią długo czasu w miarę. Trenuje ją i prowadzi, jak widać, ją bardzo dobrze. Tak jak umie. Jeszcze raz? Tak jak umie. Tak jak umie. Nie, no oczywiście.
Brat Mateusza to jest również grającym zawodnikiem. No nie to, bo już jest zbyt stary, ale teraz jest grający moim z Pawłem Pietryją. No to mówię, zbyt stary, tak. Pawłem Pietryją. Gry deblowe, no zresztą grali właśnie niedawno na turnieju w Pradze. Mamy przerwę techniczną. Dominik Mazurczak jest sędzią tego pojedynku. Też zawodnik były. No, to już mówiliśmy, że to... Zresztą tak samo z Łukaszem rozmawiałem, nie wiem, czy na antenie, czy poza, chyba na, sędziowie, którzy grali wcześniej w badmintona, mają zdecydowanie lepszy osąd sytuacji, jak ci, którzy no, nauczyli się tam przepisów, no, mniej więcej wiedzą, o co chodzi oczywiście, ale nie do końca zawsze czują tak zwaną grę. Takie moje zdanie jest, ale chyba nie jestem w tym odosobniony. Tak jest. Zawodnik mimo wszystko uważam więcej widzi. To jest racja, zgadzam się z tym. My co pewien czas przypominamy również, że na kanale Imprezy Lubin TV jest transmisja z turnieju prowadzonego na drugiej hali. To jest ten sam turniej, tylko że on jest rozgrywany w dwóch halach. Na jednej grają młodzicy, na tej, której my jesteśmy juniorzy. Także jak ktoś tam jest zainteresowany, widzę, że będzie grała Marcelina Franczuk z Dominiką Chojnacką. Dominika Chojnacka, jak mogę powiedzieć, jest z mojego klubu, który teraz, gdzie jestem trenerem. SKS Ślęza Match Point. A nie, przepraszam, tu pominiem, bo chyba... Nie, teraz jest mecz, pojedynek, przepraszam. Mówię o tej drugiej hali między Karolem Kwiatkowskim, to jest zawodnik Kaci Garbackiej, czyli z Zalesia, znany z reklamy, nie powiem jakiej marki, ale biorący udział z Michałem Łogoszem, i Filip Wierciński. No, SKS Match Point Ślęza. Tak? Tak jest. I tak wyszło. Zobaczymy, czy... Czy... I po drugiej stronie tam widać, to jest zawodnik oczywiście z grupy, z którą ja też trenuję, i Pawła Prądzickiego. Tak, słynny Mike Tyson polskiego badmintona kiedyś sam o sobie powiedział. Tak jest. No a u nas co, 16-9 prowadzi? Karolinka bardzo dobrze sobie daje radę. A u nas 16-10. Karolinka, warto wspomnieć, w nieodległym tak czasie na turnieju w swojej kategorii juniora młodszego w Suchedniowie zwyciężyła w grze zarówno pojedynczej, jak i w grze mieszanej z Łukaszem Cimoszem, zdobywając, pokonując parę Kobylnik Foryta w finale, czyli numer jeden kolegów, którzy są starsi. No właśnie, ale dlaczego Karolinka? To od którego wieku mówimy Karolina? Ja Karolinka, ja mówię, bo ja Karolinkę znam w sumie od... Jak jeszcze w Pieluchach była. Jak w Pieluchach to może nie, ale prawie. Jak dobrze pamiętam, od kiedy mi się jak 6 lat miała. Od 6 roku życia, i ona zaczęła już wtedy na Match Point przychodzić tam do nas. Ja też zaczęła przychodzić razem, żeśmy trenowali też niejednokrotnie. No pamiętam, jak się uczyła jeszcze grać. Teraz uczy się dalej, ale widać jest już naprawdę dobrą zawodniczką. No co cieszy, bo... Miło jest, jak trenowało się z kimś, a ktoś tak sobie daje radę. No 20-12. No, zdecydowanie. Zdecydowanie, tak jest. To jest jednostronny, ewidentnie
pojedynek. Wspaniale się ułożył, pomyśli Karolinki. Widzimy, co ona tutaj robi. No to jest piękna akcja. No teraz ajajaj, nie wcelowała. Teraz nie dała rady, ale mogło się to podobać. Tutaj obok na korcie Magdalena Kulska i Olga Miksza. No, tak, pierwszy set dla Kulskiej, tak 21-14 i w drugim Miksza tutaj prowadzi 3-1. Miksza to fajnie gra, ale jakoś... Zapowiadała się na samym początku tak bardzo dobrze, a coś potem zgasło. Tak. No tak, tam wczoraj rozmawiałem z jej tatą, tak, miała tam jakiś trochę jakiś tam osobistych zawirowań. W tym wieku to tak różnie bywa. No i tyle, no. Miejmy nadzieję, że wróci, bo rzeczywiście ma taki i fajny styl gry, i, no i agresywny, też tak, jest wysoka. No ale cóż, tutaj przyjęliśmy na akcję obok, no znowu jej nie wyszło, tam 3-3 jest obok. My mamy jeszcze pojedynek między Radek Wróbel i Zapajek kontra Tymoteusz Malik i Ola Ptak. I Wróbel Pajek prowadzą na przerwę 11-8. I mamy jeszcze pojedynek między Patryk Kopeć i Wiktoria Adamek przeciwko Konrad Płoch i Dorota Matysiak. I ten pierwszy set wygrała Płoch-Matysiak para, a w drugim przegrywa 11-7. No i zaczyna się pojedynek jeszcze na korcie numer 4 Damian Jaśkowiak z Pawłem Kopańskim. Tam dopiero będziemy mogli, no za chwilkę będziemy już mogli śledzić tamten pojedynek. My wracamy na nasz kort, bo tutaj wynik 1-1. Dwa do jednego, czyli od początku Karolinka narzuca swoje tempo. Karolinka to rzeczywiście ona już jest wielka, to muszę mówić, Karolina. No wielka to bez przesady, nie, filigranowa, no, dziewczyna, jak, no ale już... Jak na swój wiek, mówię, jak na wysoka, o wielka, wielka to złe określenie, racja. Wielka nie jest, jest filigranowa, to jest racja, jest wysoka, o, proszę. Teraz ładna akcja i tak, zagranie po przekątnej. Trener Mateusz jest zadowolony, bo kiwa głową, że właśnie tak trzeba grać. A jak tutaj sobie nam daje radę pani Olga Miksza? Przegrywa. Przegrywa i to 4 punktami, 8-4 w drugiej partii. Nie zapowiada się tutaj, aby stało się coś niespodziewanego. No raczej nie. I out teraz Karolinki. 4-3. Chyba jedno z pierwszych takich sytuacji, kiedy prowadzi Weronika. Karolina dzisiaj gra dobrze w każdym elemencie. Weronika nie może skończyć żadnej lotki. Tak, no nie daje jej tak pograć. Ładnie teraz rozegrała, tak rozrzuciła po rogach Weronikę i to przyniosło jej punkt. No w tym momencie 5-4. Myli się Weronika. To panie Janku, o co pana pytali tam w tym wywiadzie? A co mnie pytali? Mnie pytali tak. W ogóle na wstępie dostałem takie stwierdzenie. Najlepszy badmintonista wśród stand-uperów i najlepszy stand-uper wśród badmintonistów. Jest to bardzo możliwe, bo szczerze powiem, że... Tak, bo to oczywiście musimy dodać, że Janek jest
znanym coraz bardziej stand-uperem Polski. Staram się przynajmniej rozśmieszać Państwa. Jak najbardziej mi to idzie, ale tak, co mnie jeszcze pytali? A, zaproszony zostałem w ogóle oficjalnie na drużynowe mistrzostwa drużyn. Drużynowe mistrzostwa Europy drużyn mieszanych. Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych. Oj, brawo! O, brawo. Jest temat wyszło. Dla stand-upu. Jest. No i tak, i właśnie bardzo miło mi było z tego powodu. Też pochwały szły, ponoć głosy chodzą, że podoba się to, jak tutaj Państwu umilamy razem czas. Bardzo nas to cieszy. Jak się komentuje kolegów, z którymi tak naprawdę kiedyś grałem, z których znam już długo, bo ja sam z badmintona, ja już obliczyłem, że 12 lat mi już mija od momentu, kiedy pierwszy raz wziąłem rakietkę do ręki i zacząłem grać. No tak, bo to przypomnijmy, że tym dobrym takim wiekiem, kiedy można by zaczynać grę i przygodę z badmintonem, żeby później grać na takim poziomie jak ten, który obserwujemy, no to trzeba zaczynać w wieku tam 7-9 lat. 7-9 lat, to jest taki najlepszy okres. Najlepszy okres, tak. Później już jest zbyt późno. No chyba, że ktoś jest jakimś mega talentem, no to wtedy może... Pan Janik na przykład. Darek Janik. Pozdrawiamy, jak nas słucha. Jak nas słucha, to pozdrawiamy. On w drugiej liceum tak zaczął grać? No jakoś tak. No kiedyś Jacek Zbruk był, on też zaczął dosyć późno grać. To jeszcze taki, jeszcze sprzed laty. A teraz jeden z bardziej liczących się zawodników na zawodach kategorii elity. To Darek Janik, tak? Darek Janik, tak jest. Liczy się i no jest zawodnikiem leworęcznym i nieprzyjemnym bardzo na przeciwko. Pod warunkiem, że nie trafia dziołka w pierwszej rundzie. No to jest racja. Tutaj pozdrawiamy Adriana, bo tak to jest nasz czołowy singlista, uczestnik olimpiady w Rio. Który się bardzo dobrze tam zaprezentował. No to prawda, aczkolwiek mecz, który wygrał, został anulowany z racji tego, że zawodnik Kordon, który przegrał z Jankiem, później poddał kolejny walkowerem i wtedy się anuluje wszystkie mecze, które zagrał. Także nie może niestety wpisać wygranego meczu w grupie. Ale może wpisać sobie dobry mecz z Chenlongiem, mistrzem świata. No więc właśnie, miał w grupie Chenlonga, o którym już tu mówiliśmy, czyli człowieka, któremu ciężko jest gdziekolwiek, mówiąc potocznie, wsadzić lotkę w kort, bo on jest w stanie jakoś pokryć, wybronić każdą sytuację. Jest... I każdą to nie jest za mocno użyte. Nie jest, tak, jest słowo. Zresztą jest mistrzem olimpijskim, tak, no to tak zdobył złoty medal i to w takim stylu niepodlegającym dyskusji. Grając z Li Chongwei'em, czyli też taką już wspomnianą ikoną badmintona. A na naszym korcie 11-10 wszystko powraca, no mogę powiedzieć szczerze, do normy, bo po wyniku pierwszego seta nie spodziewaliśmy się niczego innego jak prowadzenie Karoliny. Ale... A tutaj Weronika, piękny skrót po przekątnej na siatce. Do samej linii było zagranie. No teraz Karolinka się myli, dwa błędy pod rząd. No to będą trzy sety, tak się możliwe to zanosi. Bardzo, no. Tak, bo chyba Weronika złapała oddech, że tak powiem, i już wymyśliła sposób, jak grać przeciwko Karolinie. No ale jak serwis się psuje, no to coś jest nie tak. Ale się zdarza i najlepszym. Ja widziałem, tak jak mówię, i Lin Dan zaserwował w pole obok. Przy linii niedaleko, ale tak. Ale zdarzyło się. Tak, no, z parzystej miał serwować, a zaserwował w nieparzystą. No, także, czy tam odwrotnie, to nie ma znaczenia, ale... Tak jest. Sam też był zdziwiony. Zaskoczyło go to.
No tak, bo Lindan jest znany z dokładności. A to był dosyć spory błąd, ja panu powiem. To, tak? Tak, to nie było tak tuż przy linii, ale takie, nie wiem, z 10 centymetrów, tak mi się kojarzy. Także to właśnie ta śmieszność sytuacji chyba na tym polegała, że to nie było aż tak można. Tak, tak jest. Czasem się zdarza. Chyba, że mu się pomyliły pola właśnie, czyli chciał... Albo tak. My mamy w tym momencie 15 do 12. Karolinka powiedziała, że nie będzie trzech setów. Nie będzie. Nie będzie. Ewidentnie. Płaciła za dwa. Więcej nie zagra. To amatorzy tak często mają, że jak jadą na turniej, to lubią sobie trzy sety pograć, bo oni chcą jak najwięcej i sobie trzy. Oj, tutaj żółta chyba tak, ja to będzie. Ja to wspomnę świętej pamięci Marcina Piekarniaka. On taki był właśnie zawodnik z Konstancina, który przyjeżdżał na turniej i mimo, że grał z kimś i był zdecydowanie lepszym zawodnikiem, bo on z przeszłością kiedyś zawodniczą był, to jak wygrywał set pierwszy, to drugi bardzo często odpuszczał, dawał wygrać przeciwnikowi i w trzecim rozstrzygał to na swoją korzyść. I to on właśnie tą taką ukuł powiedzenie, z tego ja przynajmniej tak kojarzę, no, skoro było zapłacone za trzy sety, to były trzy sety. Bardzo, bardzo sympatyczny zawodnik, no niestety, niestety przegrał z chorobą i nie ma go już wśród nas. Także jak gdzieś nas słyszy, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak jest, jak najbardziej. Chyba nie ma osoby, jeszcze do niego na chwilę wrócę, która by powiedziała o nim złe słowo. Mhm. Także bardzo sympatyczny to był człowiek i zawodnik. Dużo jest kumpel, tak. Sympatycznych właśnie osób. Badminton to jest jakoś dobry sport. Taki zbiórka chyba pozytywnych ludzi, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście no, to zdarzają się. No przynajmniej taką wersję będziemy rozpowszechniali. No, w końcu chodzi o to, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie są zachęceni do czynnego uprawiania tej dyscypliny, a nie tylko, że jak sport, to eurosport. No, w którym no, też tam badminton jak najbardziej bywa. My mamy 20 do 13, lotka meczowa dla Karoliny Schubert. Właśnie i koniec spotkania. Piękny wynik, 21-13. Jejku. Można powiedzieć, równa, że Weronika pechowo miała. No, ale rzeczywiście po tym pojedynku, bo w połowie tego seta to nie można było tak powiedzieć, że to Weronika raczej... I to prowadziła raczej, nawet jednym punktem. Tak jest. No. Nie wiem, co nam będziemy mieli za kolejny mecz, a ja się chwilowo żegnam. Tak jest i my tutaj zaraz będziemy mieli przyjemność, żeby posłuchać, mogli Państwo posłuchać przez chwilę mnie, jak ja wypowiadałem się na temat